Sezon, bo już był słaby, tak? Ale i tak polecam. Okej. No, może sobie wezmę na jakieś wczasy czy coś. No, w tym roku już nie pojadę nigdzie. Ja mam tyle książek i komiksów do przeczytania, że masakra. Co to się dzieje? Zwycięzca areny. Ale to jako jeden pojedynek tylko? Czy tutaj gość rozpitolił system? Ok, zostawmy sobie egzekucję. Nie wiadomo co dojdzie. Bardzo fajny jest ten deck, kurde. Fajnie się gra tymi dwoma aspektami. Dobra, mamy tutaj pierwszą przeszkodę, oczywiście. No i to jest chyba najlepszy moment, aby się pozbyć tej kreaturki. Ale fajnie, kurczę, masz, ja pitole. No. Czy to nie był błąd? Mogłem jeszcze zaczekać z tą egzekucją. Fuck. Okej. Okay. Mało HP. Co tu jest? Aha, no inteligencja znowu. Baron Łzy, co on tu robi? No to trzeba się pozbyć tej karty. To jest oczywiste. A pozbędziemy się tą kartą. Wystawiamy maga. Boostujemy. I jedziemy. Trzy karty, a może teraz zaczekamy w końcu. Za pięć surowców. A dobra. Pięć kart ma, kurde. Mogłem zaczekać. Taki motyw. Czy on ma jakąś ochronę? Mi zaraz wrzuci tu. Czternaście ataku.
dobra, to tak nie ma większej filozofii. No ja pitole. No to... Znowu! No proroctwo Chrona, no... Mnie to szlak trafił. Dobra. Okej. No to jednak coś miał. Z proroctwa. No pozamiatał mnie tą kartą. Wyżynny dręczyciel, ja pitole. Czy ja tu coś mogę zrobić? Szybko, w szóstej turze, ja pitole. To się uleczył. Nie, to kosztuje 6 mniej karta. No szkoda, kończymy. Na dole jestem. Gramy 6-2. No ładnie mi tutaj goś załatwił. W 6 tur. W 6 tura. No, a czy to nie za późna pora? Tutaj sami wymiatacze o tej porze chyba grają. Podobnie jest w Hearthstone'ie.
No już trochę mnie cisną, albo to już jestem troszeczkę zmęczony. Czy coś tu jeszcze można odwrócić losy tego spotkania? Tego pojedynku. Zagrajmy sobie. O, to chyba będzie celem na pewno. To atakujemy. Ja pitole, goście co robią? Aha. No to bez komentarza. No to kończymy. Ojejku. Jak mi gość tu zjechał? No to już nie ma przelewek. I znowu inteligencja. Te wszystkie kurcze spele. No to też jest całkiem dobre. Możemy jeszcze zagrać. Bo my GG nie zrobimy. Co my tu mamy? Brakuje nam surowców. Nie mamy ochrony. No szkoda. Okej. O, ja sam sporo grałem też w Nigel. I na PC-cie, i jeszcze tutaj na konsoli. Świetnie się gra. Arena ukończona, no kochani, 6-3. No, szacun, szacun. Takie wyniki to mogą być na każdej arenie. Ohoho. Co my tutaj mamy? Goldzik. Trochę kryształów. Złodziejska melina. Długotrwałe. Przyjazne stworzenia mają kradzież plus 1 plus 1. Wow. Legend. Card. No, melina jest całkiem niezła. Co my tutaj jeszcze mamy? Pakiet. I drugi pakiet. Wow, trzy pakiety będziemy otwierać zaraz. Dzięki, dzięki. No, różnie, różnie było z tymi poziomami trudności, ale na konsoli grałem z takimi prawdziwymi graczami online. O, to kurczę, prali mnie strasznie.
Nie mogłem się ogarnąć. Zresztą na konsoli ciężko się grało, kurde. Na PC tak było łatwiej. Schematy i tyle. Ok, kochani, no to co? Otwieramy pakiety. Będziemy się żegnać. Za chwilkę. Akurat za 18. Zajebiście, że wpadliście dzisiaj. Kurczę, ale dzisiaj była fajna ręka. Szkoda tych dwóch szybkich porażek. Dobra, to już historia. Wygodniały krokodyl. Saper z Hedin Hall. Wyssanie. Ostatnio właśnie pograłem na ręce w niedzielę. Fajna karta. Co tu jeszcze mamy? Młody mamut z przełamaniem. Kolejny medyk. Jeździec z Richard. I archeńska elita z likwidacją. To jest fajna karciocha. Dobra, otwieramy drugi pakiet. No ja padłem to tylko w takie, wiesz, jakieś sportowe gry albo przygodówki, nie? W jakieś strzelanki to tylko na PC-cie, nie? Jutro będzie stream, tak. Jutro prawdopodobnie będzie Rainbow Six. Ale już pogram coś na rankedach, może z ekipą nawet. Mówca histów, księga przemian, baron łzy, o proszę. Daedryczny sztylet, zmiana cienia, co to jest? Przemieść, przyjazne stworzenie, dobierz kartę. A to też taka sytuacyjna karciocha. Mikstura uzdrawiająca. A, złota karta. No, szału nie ma. Goblin z błot. Druga kopia chyba. Sługus twierdzy burz. Najeźdźca. Max twierdzy wichrów. Obrońca roju. I królewska wyrocznia. To jest fajna karta. Z przywołaniem. Jeśli masz więcej zdrowia niż twój przeciwnik, wszystkie przyjazne stworzenia otrzymują losowe słowo kluczowe. I to jest całkiem mocne. Strzelanka na padzie to zło, no dokładnie. Dobry, dobry awatar, panie. Avistian. Liga Rainbow Sixa, no raczej już nie wróci, raczej już nie wróci, a czy będzie jakaś liga, to zobaczymy, zobaczymy, no czekamy tutaj na stronkę. Po wakacjach na jesień będzie stronka, także zobaczymy, czy będą jakieś ligi organizowane. Ja też zobaczę, czy będę miał wtedy czas, no po kiedy pojawi się gwint, no to wybiorę jakąś karciankę do grania częstego i czy, nie wiem, czy będę miał czas wtedy pokomentować jakąś ligę, no bo z R6a naprawdę było dużo świetnych pojedynków i nawet wyszedł mi komentarz, także no to był strzał w dziesiątkę, chociaż były trudności ze sterowaniem, nie było to najłatwiejsze. Ale fajnie, to wyszło fajnie. Okej, kochani, mamy złotą kartę. Dobra. No to jest... wróg musi zaatakować. A to jest ochrona. Obrońca roju. To jest całkiem niezłe.
To jest kwama. Ja myślałem, że to jest przełamanie. Ja nie jestem przekonany do tego przełamania, ale dzisiaj przez to przełamanie udało się wygrać ze 2-3 pojedynki akurat. A to tak pierwszy raz. Dzisiejszego wieczoru tak to wszystko ładnie wychodziło. Moment, ile to było? 6-3? 6-3 chyba. Spalmy sobie karty.